O nie! Co za pryszczata katastrofa! Co jeśli moja sympatia mnie zobaczy? Potrzebuję jak najwięcej podkładu. Myślę, że nikt nic nie widział. Moje pryszcze są ukryte. O nie, wodny dowcip. Pływaj, miłośniku syren. Jak mogłaś być taka wredna? Biedactwo. Wszyscy jesteście tylko łobuzami. Nie smutaj. Pomogę ci. I wszystko będzie dobrze. O, było blisko. Więc to jest twój pokój. Syreny. 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 Na łuski. Dobrze, jesteś gotowa? Załóż szlafrok i idź do łazienki. Na początek nauczy się korzystać z wody micelarnej. Dokładnie przetrzyj nią twarz i zmyj cały stary makijaż. O tak. Dobra robota. Następnie umyj twarz specjalną szczotką. Wow! To technologia przyszłości. Twoje okulary też muszą zniknąć. Wyciśnij trochę środka do makijażu i wmasuj w twarz. Wow! To wibruje. Podoba mi się. Zmyj pianę. Ale pryszcze wciąż tu są. Nie. Do tego celu zaprojektowano specjalne narzędzia. Zaczynajmy. Z jakiegoś z nich powinnyśmy skorzystać. Ta pętla jest idealna. Uspokój się, Nino. Operacja trwa. To wszystko. Gotowe. Wciąż mam czerwone plamy na buzi. Są od tego specjalne łatki. Wybierz okrągłą łatkę, która będzie pasować. Ta pasuje jak ulał. Przyklejmy ją do pryszcza. Łatki wymagają trochę czasu, by zadziałać. Więc prześpij się, Nino. Wstawaj, śpiochu. Nowy piękny dzień jest tutaj. Teraz zobacz swoją skórę. Zniknęło. To świetne lekarstwo. Chwileczkę. Jejku. Co tam jest? Co ty tam masz? Pod twoimi oczami. A, mam cienie. Znam lekarstwo. Tu jest. Używasz słoiczka? A... Trzeba to wyjąć. Dobrze. Nie. Odkręć zakrętkę. To są opaski na oczy. Pomogą im. To miłe uczucie. Dziękuję, Julio. A co z twoimi rękoma? Twój naskórek potrzebuje pilnej pomocy. Chodźmy. Zanurz ręce w kąpieli i weź specjalną szczotkę. Musimy to zetrzeć. Julio, jesteś taka troskliwa. Teraz twoja kolej. Wcieraj to dobrze. Super! Ale co ty masz ze skórą na dłoniach? Co jest nie tak? Wszystko jest suche. Ale możemy to naprawić. Weź tę maskę. Mam przybić piątkę. Otwórz to. Wyjmij rękawiczki. Załóż je na ręce. I zapnij. O tak. Teraz musimy poczekać, aż maska zadziała. No dobrze. Gotowe. Możemy ją zdjąć. Wow. Moje rąsie są takie gładkie. Wetrzyj resztę balsamu. I osusz nadmiar ręcznikiem. Wszystko, co pozostało do zrobienia, to pokryć skórkę olejkiem i delikatnie wetrzeć. Masaż skórek. Nie dałabym rady bez ciebie, Julio. Wow! Czekaj! Jeszcze nie skończyłyśmy!
Patrz! Wow! Ale ładnie! Niesamowite! Hej, ludzie! Co jest nie tak? Nino, masz przyklejoną ulotkę. Zrób zdjęcie, dostań darmowego burgera. Zrobili zdjęcie dla burgera. Jakie to żenujące! Nino, co tam znowu? Myślałam, że Karol robi mi zdjęcie, a chciał tylko darmowego burgera. Nie denerwuj się. To świetna promocja. Darmowy burger. Wow. Dobra, wstawaj. Zmienimy cię w piękność, więc Karol będzie robił zdjęcia tylko tobie. Bez burgerów. Oczyścimy ci nos z zaskórników. Zostań tak przez chwilę. Zrobię ci uspokajający masaż twarzy. Te wałeczki wygładzą zmarszczki i złagodzą stres. Wow. Gładka skóra to klucz do wspaniałych ujęć. Resztę kontynuuj sama, a ja zajmę się twoją torebką. Trzeba nosić kosmetyki przy sobie. Gdzie to włożyć? Po co komu tyle papeterii? Markerem nie zrobisz ust. Posiadanie więcej piękna na sobie jest lepszym pomysłem. Kilka pędzli, szminka i eyeliner. Zestaw kosmetyczny jest gotowy. Możesz zdjąć pasek. Twoja skóra jest teraz czysta. Jestem spóźniona. Nie zapomnij torebki. Powodzenia. Gdzie są wszystkie moje długopisy? Nie ma niczego poza kosmetykami. Paleta zamiast notatnika? Czy to są lekcje makijażu, czy co? O nie. Nie mam czym pisać. To jest to. Jest źle. To nie fair. Nie zdałam z powodu całego tego makijażu. Wiem, co poprawi twój dzień. Awokado. Awokado i BTS. Uwielbiam BTS. Dobra, zaczynajmy. Są słodkie. Przyklej ich tutaj. Jesteś urocza, Nino. Teraz poczuj awokado. Nic, tylko relaks. Otworzę! O, nie, ja... Cześć, Karolu. Nina zapomniała torebki. To miłe. Dam to jej. Co to jest? To był Karol. Przyniósł twoją torbę. I pół starego zdjęcia? To ja. Czyżby? Spójrz. To jest nasze wspólne zdjęcie. No tak. Co to było? Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Świetnie bawiliśmy. I wtedy się zakochałam. Co stało się dalej? Oddaliliśmy się od siebie. Wiesz co? Myślę, że on nadal cię lubi. Wróćmy do twojej metamorfozy. Peeling ust. Sprawi, że twoja buzia będzie miękka. A to zestaw do makijażu Syreny. Podkład proszę. Kontur. Ogon Syreny tak wszystko dobrze łączy. A to po co jest? Pamiętasz ten trik? Zegnij serwetkę, zanurz w cieniach do powiek, nałóż na powiekę. Wow! Powtórzmy to na drugim oku. Wow! No to nałóżmy kreski. To super proste.
psik! Jesteś magiczną syrenką. Dziękuję. Wiem, czego potrzebujesz. Zaczynajmy. Potrzebujesz prawdziwego syreniego ogona. Co powiesz na to? Jest za drogi. No to może ten. Ostra syrena z tatuażami. Nie jest w moim stylu. No to może ten. Tradycyjny model. Wow. O tak. Chwileczkę. Muszę iść. To pilne. Nino, wyglądasz okropnie. Co ty masz na nosie? Muszę się go pozbyć jak najszybciej. Wyglądasz jak Pinokio. O nie. Ogon syrenki wyrasta z niewłaściwego miejsca. Syreni ogon. Syreni ogon? Przestańcie, ludzie! To był okropny koszmar. Zaraz pójdę z nim porozmawiać. Julia i Karol? Jak oni mogą? Oto kwiaty i bilety. Bawcie się dobrze. Podkochuję się w Karolu od pierwszego dnia. Banda zdrajców. Kocham cię bez względu na wszystko. Nino, to jest dla ciebie. Chcesz iść do kina? Oczywiście. Tak się cieszę, że macham ogonkiem. No to chodźmy. W drogę. Wow! Karol i Nina to para stworzona w oceanie. Mam coś jeszcze. To wiele dla mnie znaczy, kumpelo. Pomocy! Ratunku! Staszku, kochanie, miejmy dziecko. To ogromna odpowiedzialność. Najpierw hodujmy rybki. Rybki? No dobrze, zróbmy to. Proszę, wybierz, co zechcesz. Cześć, szukamy rybki. A może zamiast tego wzięlibyście żółwia? Podziękujemy. Matko, co to? Ogromny zbiornik na ryby? I jest w nim syrena. Właśnie tego potrzebujemy. Kupujemy syrenkę. Dobra, jasne. Dziękujemy za zakupy u nas. Podoba mi się ta wanna. Ręcznik jest taki mięciutki. O, to ciekawe. Ojej, mój ogon zmienił się w nogi. Masz ci los. Cześć! Jest tu tyle pysznych rzeczy. Taki duży wybór. Wprost nie da się wybrać. Wezmę, co mogę. Dzięki. Ej, a kto za to zapłaci? Stój! Masz jakąś gotówkę? Nie mogę cię z tym wypuścić na zewnątrz. Chyba jednak możesz. Mówiłam ci. Chwila. Skarbie, tak nie można. To powinno wystarczyć. Dzięki. Teraz możemy iść. Nie mam pojęcia, gdzie jest mój kubek. Co? Hejka! Nikt nie może pić z mojego kubka. Wiem, jak to naprawić. Cześć, chciałbym zwrócić tę syrenkę. Dobra, jasne. Oto twoje pieniądze. Dzięki. Tak, nigdy więcej syren w moim domu. A niech to. On wróci za. Raz, dwa, trzy. Cześć. Zabieram syrenkę z powrotem. To takie dziwne. Miłego dnia, słoneczko. Powodzenia w pierwszym dniu szkoły. Dzięki. Ale słodko. Mamusia zabiera ją do szkoły. Z czego się śmiejecie?
Dobrze. Oto magiczna syrenia piosenka. Co to za hałas? Gdzie oni biegną? To dla ciebie. To była miłość od pierwszego wejrzenia. O, nie miałem. To jest dla ciebie. Dyplom ukończenia studiów. Ale bałagan. Odchodzimy. Mamo, tato, skończyłam studia w jeden dzień. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Już prawie na miejscu. Niespodzianka? To jest dla ciebie. Co? Ale to miło. Tu jest super. Jest też poduszka. Ale jest bardzo niewygodna. Tak nie da się spać. Muszelka. Moja magia zmieni tę muszelkę w poduszkę. Obrysuj muszelkę na kawałku tkaniny flizelinowej o wymiarach 50 na 60 cm. Zamocuj na tkaninie. I przeszyj wzdłuż środkowych linii. Włóż wypełnienie. Przykryj drugim kawałkiem tkaniny i przeszyj wzdłuż konturu. Odetnij nadmiar materiału i odwróć kawałek na prawą stronę. Włóż wypełnienie i zamknij otwór. Spanie na niej jest takie niesamowite. Ładny pokój. Oceaniczne klimaty na pewno mają urok. Jest nawet poduszka w kształcie muszelki. O nie, tylko nie statek. Mam chorobę morską. Co za sen. Muszę iść do łazienki. Co? To ulubione rzeczy taty. To ciekawe. Kapelusz? Niebieska dłoń? Miło cię poznać. Same nudy. O, to mi się podoba. Czy znalazłaś wszystkie moje rzeczy? To mój ulubiony kapelusz. Deskorolka też jest moja. Moja. Kochanie, też chcesz jeździć na deskorolce? To świetny pomysł. No to wskakuj na deskorolkę i jedź. A, rozumiem. Zaczynamy. Dalej, słonko. Ojej. Nie szkodzi. Jeszcze raz. Dobra robota. Ups. Jedź. O nie. Znowu upadła. Kochanie, mam pomysł. Pomaluj plastikowe elementy ochraniaczy na kolana i łokcie, aby wyglądały jak skorupa żółwia. Proszę, załóż to. Ochraniacze na kolana i ramiona. Powodzenia. Mogę odpocząć. O nie. Nic mi nie jest. Świetnie sobie radzi. Niespodzianka. Dziękuję, Staszku. Jaki ładny prezent. Twoja kolej. Przebij piątkę. Zapomniałaś o prezencie. Potrzebujemy prezentu urodzinowego. Co? A, już rozumiem. Zrobię prezent. 100 lat, mamo. Owiń modeliną uchwyt ceramicznego kubka. Uformuj konika morskiego. Wypiecz zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pomaluj. Nałóż klej Elmer's na podstawę kubka i posyp go piaskiem. Udekoruj muszelkami. Wow! Dziękuję, kochanie! Pamiętałaś! To najlepszy prezent w historii! Zaczynamy zajęcia plastyczne. Bierzcie farby i kredki. Co to farby? Niczego nie pamiętam. Ja mam tylko długopis. Nie martw się, kredek wystarczy dla wszystkich. Owiń kredki w piankolinę, by zrobić macki ośmiornicy. Zawiń dolną część kredki. Pomaluj kubek na przybory szkolne i przymocuj do niego dolne części macek.
dodaj ozdobne oczka i złóż ośmiornicę w całość. Pomaluj elementy. To mała ośmiornica i uwielbia rysować ze swoimi przyjaciółmi. Ojej, dzięki! O, ale tu gorąco. Muszę chronić swoje ręce. Szczypce kraba będą do tego idealne. Wytnij szczypce kraba z gumy piankowej. Sklej wokół krawędzi i pomaluj. Co zrobiłaś? Oceaniczne ciasteczka! Ręce ze szczypcami? Tato, obudź się. To tylko rękawice do piekarnika. Przestraszyłaś mnie. Ale ciastka są naprawdę niesamowite. Dzięki. Tak za wami tęsknię. Co robisz, myszko? To twoja rodzina. To są moi prawdziwi rodzice. Tęsknię za nimi. Musimy jej pomóc. Znaleziono syrenkę. Wyślijmy wiadomość pocztą oceaniczną. Nie martw się. Poczta. Przeczytam ją. Nasza córka została odnaleziona. Musimy wyjść na ląd. Czeka cię niespodzianka. Cześć, kochanie. No to jesteśmy. Wiedzieliśmy, że przyjdziecie. Kochanie, będziemy za tobą tęsknić. Ja też. Papa. Mamo, tatku, pora wracać do domu. Pa, kochanie. Naprawdę brakuje mi naszej syrenki. Mariolko, może też powinniśmy mieć dziecko. Mówisz poważnie. Kochanie, jestem taka szczęśliwa. Super. Nasz plan zadziałał. Trzy małe syrenki czekają na swoją mamę. Jestem! Przyniosłam wam prezenty. Szczęśliwa syrenka dostaje zabawkę, bardzo szczęśliwa większą. A pechowa syrenka dostaje torbę na prezenty. Wiele lat później ich szczęście wcale się nie zmieniło. Gdzie jest moja torba? Co mamy zrobić? To fajna sztuczka. Wiem, chodźmy do kina. To dobry pomysł. I wiem, jak tam się dostać. Jesteś gotowa, Krysiu? Tak. Do zobaczenia wkrótce, siostry. O. Ja użyję mojej magii syreny. I mogę pójść do kina. Serio? Ja też tak umiem. A jednak nie. Więcej wody? Dlaczego ta magia nie działa? No dobrze. Siostry, czekajcie na mnie. Krysiu, co ty robisz? Zostaw mnie w spokoju, jestem zajęta. Co mi tam? Ja też mam telefon. O nie, ekran jest pęknięty. Haha, to nie jest śmieszne. Ale fart! Mój telefon się podwoił. I ani zadrapania. Co? Ten jest mój. No i znowu pękł. Siostry, pora na obiad. Pyszne ciasto. Tak, to moje ulubione. Ja wezmę zdrową sałatkę. Nieźle. Chcę rybę. Pokaż się. No już! Uda mi się? Zobaczycie! Co? Rybie ości! Wytnij ości z modeliny za pomocą szablonu. Użyj innego koloru modeliny na głowę i ogon. Połącz je i włóż drewniany szpikulec. Zrób teksturę na płetwie, wypiecz zgodnie z instrukcją. Pomaluj. To wygląda pysznie. To nie jest śmieszne. Mam czym czesać włosy.
wciąż jestem głodna. Muszę zapisać tę myśl w moim notatniku płaszczce. Potnij stary notatnik w kształt płaszczki. Wytnij połówki płaszczki z papieru piankowego i uformuj okładkę. Udekoruj cekinami, brokatowym klejem i kryształami górskimi. Przymocuj długopis, który będzie ogonem. Ojejku! Co ona tam pisze? Muszę to przeczytać. A! Ta płaszczka jest elektryczna! Płaszczka! Muszę naładować telefon. Wow! Szybko się naładował. To było super! Czy ona tylko mnie razi prądem? Wybierzmy nowe rzeczy. Patrz na to. Wow! Dzień dobry. Ew. Jest 70% zniżki. Ja mam pełną zniżkę. Do przemierzalni. Wow! Ile kosztuje ta syrenka? Tyle wystarczy. To pomyłka. Siostry, pomóżcie mi! Wyglądasz świetnie! On zabiera majkę. Ostatni wózek, ale mam farta. Pusta torba, zabiorę ją na zakupy. Jesteś za późna. To nic. Hej, potrzebujesz pomocy? Dziękuję. Będę to nosił, nie mam nic przeciwko. Ja też potrzebuję pomocy. O nie, torba się rozerwała. A to pech. To jest takie nijakie. Hej, uważaj. Sorki, co mam zrobić? Wiem, udekoruję sukienkę przypinką z meduzą. Narysuj meduzę na filcu. Ozdób kryształami górskimi, cekinami i brokatem. Wytnij. Przyszyj sznury koralików i wstążki. Dodaj tył przypinki. Wspaniale! Ojejku, ja też chcę przypinkę. Czy mogę to przymierzyć? Ohydna mucha. Kolejna próba. Konik morski. Nudy. Dlaczego nigdy nie mam szczęścia? Wow, moje łzy go przemieniły. Teraz przypnę ładną przypinkę. Pora na sprzątanie. Ty idziesz tam, ty tam, a ja sprzątam kanapę. No to do roboty. Pieniądze w butelce? Super! Ciekawe. Ja znalazłam butelkę ze złotą bransoletką w środku. Ale fart! Co? Gdzie moja butelka z niespodzianką? Proszę! Co w niej jest? Pusty papier? A, oczywiście! To mapa skarbu. Najpierw skręć tam. Nie, w drugą stronę. Skarb musi być tutaj. Gratulacje, kochanie. Oto twój skarb. Śmieci do wyniesienia. Dzięki, mamo. O, spójrz, jakie to jest piękne. Muszla z dodatkami? Zamówmy po jednej dla każdej z nas. Co tyle zajmuje? Czy to dostawca? Jest tutaj. Hej, mam dla was dostawę. Pierwsza. Połącz dwie muszle kawałkiem papieru piankowego. Przyklej rozkładaną formę. Pomaluj muszle. Dziękuję. Druga. Dzięki. Gdzie jest moja muszla? Czekaj, nie mogę znaleźć. Wow, spójrz na te kolczyki. Są wspaniałe.
są ładne. O! Ja dostałam słuchawki. To najlepszy dodatek na świecie. Gdzieś tu musi być. Szybko. Nareszcie, moja muszla. Dzięki, pa. Zamknij drzwi. Jest mocno zamknięta. Nie mogę jej otworzyć. I tak to zrobię. Muszę użyć broni większego kalibru. Piła. Wiertarka. Śrubokręt. To na nic. Proszę, otwórz się. Wow. Musiałam tylko poprosić? Co? Wodorosty? Chociaż coś przekąszę. Widziałaś to? Super! Hej, dziewczyny! O, ale przystojniak! Mrugnął do mnie. Powietrzny całus? Mam go! No dobrze. O, co? Ja chyba sobie pójdę. Moja głowa. To wcale nie było śmieszne. Potrzebuję czegoś specjalnego na imprezę. Fajnej fryzurki. Teraz jestem gotowa. Nieźle. Ja potrzebuję pomocy profesjonalnego fryzjera. Chcę więcej objętości. I loki. Się robi. Ja też chcę wyglądać wyjątkowo. Co? Nożyczki, szczypce. To wszystko. Wytnij szczypce z papieru piankowego i przyklej do nożyczek. No dobra. Przytnę końce. Co za bezużyteczne szczypce. Smacznego, dziewczyny. Wasze śniadanie. Ale to jest dobre. Dostałam galaretkowaty ogon. O, ja też. Ej, ja też chcę. Wszystko gra, Majko. To tekturowy ogon. To on. To chłopak moich marzeń. Dziewczyny, przesuńcie się. Majko, jestem do ciebie. O, co za niespodzianka. Nie miałyśmy szczęścia. Idziemy? Nie mogę. Zaniosę cię. Twoje szczęście może się odwrócić w każdej chwili.